Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Unią Numeriańską w Stellaris. Tak więc rozważam obecnie, czy już jesteśmy gotowi do konfrontacji z naszym sąsiadem, ponieważ no, jest taka możliwość. Nie znamy jednak, jak silna jest ich flota i to jest troszkę niepokojące. Tak więc być może spróbujemy zwiększyć troszkę naszą. Okej, rzućmy też okiem na okręty, jak nasze wyglądają. Mamy korwety. Mogą tak być, a chyba tu nic nie będziemy zmieniać. Widzę, że może być. W sumie nie widzę problemów, czyli pod tym względem zostanie bez zmian. Też całkiem nieźle poprzejmowaliśmy nowe systemy planetarne, co tu się zbudowało. A tu coś. Więc jak najbardziej to na plus dla naszego państwa. I myślę, że powinniśmy zwiększyć troszkę produkcję aloisów. A żeby to zrobić, przy tej nadwyżce energii zrobimy małe zmiany. Czyli w polityce ekonomicznej, czy to najpierw w polityce handlowej, gdzie to było? O, skupimy się na tym, żeby generować poza energią również trochę dóbr konsumpcyjnych, czy to nam poprawi sytuację tutaj, a z kolei przemysł skupi się na produkcji wojskowej. I myślę, że te dwie decyzje dadzą nam większą wydolność przemysłową ogólnie. Miejmy tylko nadzieję, że nasze zasoby energetyczne nie spadną jakoś tragicznie, ale ło, spadły. Nie spodziewałem się, że aż tyle naszej energii jest z handlu. No dobra, czyli wiemy, że co nie to się teraz zmieniło. Ale okej, to myślę jest do przyjęcia. Tu się wszędzie coś buduje. Nie wiem, co do tych budynków. Ja uważam, że mimo, że mówię, no, niby nie dają teraz takiego przyrostu, ale dają zadowolenie. I dzięki temu koniec końców tutaj nie potrzebujemy innych rzeczy, co uważam za dosyć wygodne. Mówiąc najogólniej. A, i te dwie planety najprawdopodobniej zostaną oparte też tutaj na produkcji energii, ponieważ mamy możliwość podjęcia takiej decyzji, która wpłynie pozytywnie. I co to dało? Czy ona jest permanentna? Nie, ona troszkę potrwa. Czyli po jej wykonaniu zbudujemy 3 i zbudujemy to. I myślę, że tutaj podejmę podobne działania. Chociaż w tym wypadku wydolność energetyki nie będzie nigdy specjalnie duża, niestety. Ale cóż zrobić? Co do floty, bo jedna jest już gotowa do upgradacji, druga musi jeszcze troszkę popracować nad sobą. Czyli może tak. Trochę dobudujemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, zbadaliśmy tą wędrującą tubę kosmiczną. To jest dobre. Z tą agrykulturą to na razie nie ruszamy. Research complete. I co? Wykorzystanie ciemnej materii przyda się. I po kolei, czyli teraz tak, tu widzę. Powinna się pojawić możliwość badań własnej czarnej dziury.
A ten okręt tutaj przejmie pracę. To chyba niestety tylko tyle. A nie, jeszcze tu widzę, że mamy. Czyli jeszcze tu. Na razie ona jest nam niepotrzebna, ale będziemy ją sobie składować na późniejsze, lepsze czasy. Lepsze pancerze. No mówię, no przygotowujemy się do tego konfliktu. Ta flota jest już nie zupgradowała się? Jeszcze nie do końca, ale prawie. Tu się wykosztujemy. Tutaj powstają zaawansowane budynki przemysłowe, więc to też jest, znaczy przemysłowe, naukowe, to też jest dobre. We grow ever stronger. Okej, no nie możemy upgrade'ować póki co, bo pewnych rzeczy brakuje. Problemy dyplomatyczne, nic nowego. We grow ever stronger. Najbardziej lubię te dwa dystrykty. O, tutaj. Te dwa dystrykty, gdzie było. Produkcja wydobywcza. One naprawdę są fajne. Teraz tak. Więcej mieszkań. Jakieś problemy polityczne. Zostaliśmy wciągnięci w wojnę. Z kim i o co? Tu chyba nie graniczymy z żadną z tych frakcji, która jest w stanie wojny. A jak to w ogóle się stało? Że ci są naprawdę potężni. Czy my chcieliśmy z nimi mieć federację, tylko na razie to jeszcze nie idzie. Kopali nas w swoją wojnę po prostu, no. Pięknie. Czy ja mam tu złe też przeczucia, że to na nas ruszy prędzej czy później? Dobra. Zbadajcie to. Chciałbym ile? 8 statków byśmy mogli mieć w drugiej flocie. Roboty. Lepiej bądźmy ostrożni, jakoś robotom bym nie ufał. Możemy modyfikować inne nacje, to jest dobre. Myślę, że wyższa wydajność wszystkich prac jest ok. Kurde, co tu się dzieje z tą energią? Chyba to była może i zła decyzja. Poznajemy jakieś nowe nacje, które są gdzieś na końcu świata pewno. Większa wydajność wydobycia na orbitalnego. No, abyśmy tu szybko to załatwili, wtedy zajmiemy się tymi drugimi kosmitami. Potężna flota ruszyła przeciwko naszym, chociaż nasi powinni ich tu zmiażdżyć. Tu możemy trochę sprzedać. Tak, to jest dobra wydajność, zdecydowanie. We grow ever stronger. I tutaj by trzeba było upgrade'ować w teorii tą bazę.
No to piractwo się tak nie chce kończyć, no. Battleshipy... O, na razie nie, na razie... Ulepszenie tego, co mamy, może być rozsądniejsze zwyczajnie. I tu możemy dorobić jeszcze dwie korwety. I oczywiście obydwie floty do upgrade'u. Czy jesteśmy w tej chwili w stanie rzucić wyzwanie tym typkom? To by mnie najbardziej interesowało. Ta wojna na tym drugim froncie jest mi całkowicie obojętna. Dobra. I co my tutaj mamy? W sumie więcej produkcji żywności, czy... To może być niezłe. Weźmy sobie to. Tutaj ambasadę upgrade'ujemy, czyli będziemy mieli więcej jeszcze do powiedzenia. Tutaj. No i tak mamy naprawdę silną pozycję. Korciłoby mnie próbować ogłosić się Kastodianem. To będzie ciężkie, ale zobaczymy, co nam szkodzi. Nie sądzę, żeby to szybko trafiło pod głosowanie, ale pożyjemy, zobaczymy. No niestety ta wydajność energetyczna schodzi na psy całe stale. Dobra, i tutaj też większy potencjał floty. Jesteśmy w stanie to oczywiście na bieżąco poprawiać, ale... Moglibyśmy jeszcze coś tu dorzucić, czyli... W ten sposób... Korci mnie, naprawdę mnie korci, żeby przynajmniej tą część temu zabrać. Ale chyba trzeba poczekać, bo ta flota wygląda przerażająco. I tu mamy jakieś bezrobocie, coś widzę. Czyli... A mamy gdzie... Nie, tu wszędzie... Te wyższe stanowiska są wszędzie obsadzone. Praktycznie z automatu, czyli nie ma tutaj specjalnie możliwości ich przenosić, nazwijmy to. Okej. No tutaj wojna uglęła w martwym punkcie. O, ruszyły połączone floty nasze. Powinni zmiażdżyć przeciwnika. Nasz sojusznik tutaj po prostu rzucił do walki takie zasoby, że jest dobrze. Nasze floty ledwo 8000 połączone. Musielibyśmy liczyć na wsparcie, a nie wiem, czy to jest rozsądne. Tutaj bitwa weszła w drugą fazę, ale też mi się zdaje, że nasi dadzą radę. Zdecydowanie dali radę. Okej, teraz usuńmy troszkę blokerów, bo to czemu by nie. Tu mamy bezrobotnego. Powiedzmy,
O, gdzie? Mowa na stol do stolicy, go przeniesiemy. Już nie chcę przesadzić. No, teraz z gazem jest dobrze, ze wszystkim w sumie jest dobrze. Wygląda to obiecująco. Tutaj bitwa zakończyła się w dobry sposób, czyli dla naszych, ale teraz mamy drugą rundę. I tym razem postanowili się wycofać. Ciekawe. Intellectual booty. A to żeśmy szybko ogarnęli, nie powiem. Dobra. Możemy też dalej zwiększać produkcję. To są światy biurokratyczne. Tu mamy generatorowy. Na pewno by trzeba było zrobić w ten sposób, na razie przynajmniej. I w ten, czyli tutaj będziemy teraz zwiększać obsadę ludzi do pracy. Czy mamy ten budynek? O nie. A nie, w sumie, a nie, to nie oni atakują, oni chcą dać się nająć. Dobrze, tych, jaka to organizacja, oligarchia jakaś, tych zeloci. Axela Prime, myślę, że... No nie, nie chcą, no dziwne. Tu mamy tą niewydolną energetycznie... Niewydolną po prostu. Potrzebowalibyśmy paru więcej. Przerzućmy może. A tak po prostu, żeby było minus jeden, to nie zaszkodzi. Tu jest bardzo mała populacja, to nie będziemy jej jeszcze zmniejszać. Tutaj to samo. Dobra, niech to tak na razie wygląda. Jak przybędzie tutaj ludzi do pracy, którzy będą w branży energetycznej, to się poprawi. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, zdecydowanie. A jak nasza trzecia flota? Istnieje, to możemy też upgrade'ować nasze cięższe statki. Kolejne dwa krążowniki. Jak z piractwem? No, nie zwalczyliśmy go, ale jest ciut lepiej. Może tak nazwijmy to. Na czym głosujemy? We grow ever stronger. Bądźmy przeciwni, chcemy, zwiększamy liczbę floty, więc w sumie niech tak zostanie. O, mniejsze. Czy dobrze, że tak technologicznie lecimy do przodu, to mnie cieszy. I jeszcze większa wydajność naszej biurokracji potencjalnie. Teraz tutaj mamy wolnego envoya, czyli... Do roboty, stary. O, nasi chyba się zregenerowali i ruszyli do poważniejszej kontry.
No ta flota mnie przeraża liczbowo, ja nie wiem. No, to jest bardzo militarystyczne społeczeństwo, nie mam dwóch zdań. No ale podnosimy nasze zasoby. No 10 tysięcy spokojnie osiągniemy, nawet może 11, ale co dalej? To się okaże. Właśnie. Lepsze tarcze. W sumie to. Chociaż nie wiem, czy będę zmieniał gdzieś specjalnie coś. Dobra. Jakie są tutaj teraz nowe obietnice? Nic się nie zmieniło, czyli dalej te agriculture. No, żeby coś tam się budowało, to zwiększymy. Też tutaj jest co budować. Bo tu mamy kolejny region naukowy, czyli też damy sobie to. I w sumie zwiększymy produkcję. O, co się stało? Powiększanie naszej stolicy się zakończyło. Możemy ją dalej powiększać. W sumie tylko zżera naszą energię, którą no troszkę nam mniej przybywa, ale dalej się tym nie martwię. Naprawę technologicznie ładnie sobie radzimy. A weźmy jeszcze lepsze pancerze. I tutaj widzę, nasi sojusznicy wyruszyli z kontrofensywą. Bardzo dobrze. No tutaj ten sojusz, myślę, ma przyszłość. Jakbyśmy kupili sobie u nich, nazwijmy to, przysługi, no to powinniśmy być w stanie to jakoś przepchnąć. Modyfikacje genetyczne kolejne. Oni się różnią. Nie mogę tego wywalić, bo to jest kosztowne. Na razie może niech tak zostanie, chociaż... Ile by nam to zajęło? Oni mieszkają na światach wodnych, czyli jeżeli w ten sposób zmutują, to powinno im wyjść na dobre i to zróbmy. My też mamy nową wersję nas, ale gorszą, dużo gorszą, czyli te mieszanki genetyczne zaczynają się pojawiać coraz częściej. No i tu będzie trzeba coś z nimi zrobić, bo oni na pewno się będą źle czuli w naszym klimacie. Nauczmy się współpracować. Zdecydowanie, no to będzie do nas bardziej pasowało. Nie chcemy niszczyć innych form życia. I rzućmy okiem jeszcze, bo tutaj powinno być więcej tych. A nie, to żeśmy zbadali. To ciekawe.
jednego wolnego envoya, nie wiem gdzie by go wysłać w tej chwili. To nie zniknęło. A nie, bo tu nie przydzieliliśmy, dobra. Tam różne formy życia w tym samym miejscu żeśmy odkryli, dobra, tak to wyglądało. No, technologicznie dokonaliśmy po prostu milowego wręcz skoku. I tak, więcej slotów na planetach, to cieszy. Nie przeszło zgodnie z naszą... Ktoś nas nie lubi i to ostro. Szaleni, 16 tysięcy. Pojawia się pytanie, czy warto się dalej zbroić? No. Czy na pewno tu chcę zwiększać populację? Lepszy pancerz, jeszcze lepszy. Wow, teraz będę pancerza, żeśmy się nachapali. Nie powiem. No, ale nawet połączone floty to, to nie jest to, żeby iść teraz na wojnę. Mimo, że mówię, technologicznie jestem bardzo zadowolony z postępu. Bo nawet możemy mieć tutaj mniej, nie wiem, na razie niech zostanie, ale myślę, że będziemy mieli technologię, że będzie można jeszcze nawet zmniejszyć ilość tych dystryktów. Tu nie widzę problemów na chwilę obecną. Wydajność, a możemy troszkę podnieść, czemu nie? I w sumie tutaj też by można było. A czy są te budynki? O, myślę, że to na chwilę obecną tam się bardziej przyda. I również w stolicy obowiązkowo potrzebujemy tego budynku. A wojna utknęła w martwym punkcie. Ciekawe, nasz jeden z sojuszników tutaj przyleciał od naszej stolicy i nie robi nic. Po prostu stoją i kwitną. Tak, nie chcemy ich atakować, więc... I tutaj chyba już... A, to 3 levele ją powiększyliśmy. Co znaczy, że na maksa. A co z tą planetą? Ile ona się jeszcze będzie terraformowała? Wieki. Research complete. Dobra, technologia to potęga.
No, coraz więcej mieszańców się pojawia. Ci są bardzo dobrze przystosowani, ale niestety nie są akwatyczni. To jest nam w ogóle nie na rękę, bo... No, na innych światach działają już same mokre światy, więc... Nie jest nawet dobrze, że powstają te inne wersje, tak mi się coś zdaje. Czy tam pojedyncze egzemplarze niech sobie są. Ships ready for action. Na tych zmodyfikowaliśmy. I tych by trzeba było zmodyfikować. Szybszy rozwój, czy siła? Gdybyśmy zebrali to, dalibyśmy im preferencje oceaniczne. Przecież tych dóbr jest na razie okej. W sumie ciut większa wydajność w robocie nie zaszkodzi, czyli tak. I oczywiście zróbmy to. To, no tutaj ugrzęźliśmy w tych agriculture. Szkoda, bo my to chcemy badać. No. Kolejna nacja akwatyczna. Się u nas pojawiła. Czy co, nasi sobie coś nie radzą. Upgrade'ujmy to, to. I to, i wyślemy ich, żeby coś podziałali, bo... Nie idzie. I znów się topimy w tych zasobach teraz, czyli tak i tutaj... Wow, ale drogie, no ale dobra. No, nasi mają problem. To teraz czekamy. O, jakiś nowi... Ciągle nowi kosmici się gdzieś znajdują. Dużo kosmitów. Dobra, obydwie floty ruszają. Projekt done. Not so special now, was it? I wy też, trudno, będą straty, ale może nabierzecie trochę doświadczenia. Chociaż też jest szansa, że nie dolecicie na czas, zanim się tam rozpadnie. Ale nie, no ci się przebiją teraz. A ta flota rośnie. Dobra. O, się przyda. Lepiej wpływa na zmianę poglądów obywateli. Z handlem z cisza, spokój. No tu moglibyśmy jakieś upgrade'y porobić. Pytanie tylko, czy chcemy się wykosztowywać z tego, ale myślę, że tak. O, jeszcze piraci. Gdzie? Przecież przed chwilą miało nie być. Wiecie co? Wy się ruszycie ogarnąć sprawę tych piratów. Ich nie jest dużo, ale... No tutaj ciągle są. No
Bardzo dziwne. No dobra, tu powinny te dwa statki coś z tym w miarę zrobić. Research complete. Bo mówię, nie spodziewałem się, że ta baza będzie ciągnęła tyle handlu jakimś cudem. Zakładamy z tych dwóch planet, bo tu nie mamy w ogóle założenia, żeby to miała być handlowa. To ta miała być handlowa. Jak najbardziej zostanie. O, jak ruszyły floty, to troszkę nas więcej kosztuje. Okej. Poprawmy anihilatory plazmowe, czy jak to nazwać. Kurde, ta nasza ofensywa będzie trwała i trwała, zanim my tam dotrzemy. Ty już tu możesz lecieć, bo zanim dolecisz, to rozprawimy się z nimi. No i ten smok jest też dość wysoko na liście celów do rozwalenia, ale... jest jak jest. No dobra, nikt na mnie nie chce, czyli nikt nie chce się dać nająć. Byleby nie byli najęci przeciwko nam, to przeżyjemy. Dupku. O, nowe wybory. Nad czym teraz głosujemy? Możemy to poprzeć. I znów się zapchaliśmy, czyli w ten sposób. Zobaczmy, co nowy przywódca sobie wymyślił. Ja nie wiem, co oni wszyscy z tym żarciem. My naprawdę nie mamy z tym żarciem problemu. A wszyscy mają tą agendę żarciową, no. No, to będzie potężny świat generatorowy. Nie wiem, dlaczego to tak nie działa, już powinno tak działać. O. I tutaj zwiększymy. O, roboty akurat się doskonale nadadzą do tej roli. Bezrobotny, to ja nie wiem. A, okej, okay, bo on po prostu bardziej wykształcony i tamta robota mu nie pasowała. Okej. Bym dorzucił jeszcze raz, tak? I oczywiście... A, nie mam jeszcze populacji do tego. Okej, okay, czyli wojna się skończyła. Zanim dotarliśmy na front. To... co? W tej sytuacji wracamy do domu, się zregenerować, regenerować, upgrade'ować. Tak, a ty... jeden leci tu... a, oba, jeden wystarczy, nie będę dwóch ściągał do ogarnięcia tego.
Ktoś się stał czyimś protektoratem. Teraz... Co dalej? Kolejna technologia. Tutaj... Sobie większa habitatywność i lepiej dostosowanie się do środowiska jest dobre, zwłaszcza, że mamy z tym trochę problemów, więc nie będę narzekał. Ale tu bym widział Federację, szczerze powiedziawszy. I... Potrzebowalibyśmy przysługi. Czemu tylko 6 możemy? Może już mamy jakieś. No i jakie mamy? Mamy trochę czarnej materii. I na razie nam jest niepotrzebna, więc... Zróbmy taki przyszłościowo dla nich dobry, dla wszystkich dobry deal, bo no my potrzebujemy w tej chwili tej potencjalnej federacji. No, on tutaj szybko przybywa. Dobrze, że też te roboty tak szybko się produkują, to dzięki temu to jakoś idzie. Dobra, i teraz zobaczmy, co z tego wyniknie. Tak. Nie mamy tych. Nie, jeszcze nie mamy tych przysług. Tylko 4. Teraz chyba kupiliśmy kolejne. No bo ci panowie będą nam przydatni. O, i to przepchniemy. O, nawet nam wystarczy 7, czyli jedno mogliśmy dokupić. Niemniej jednak... Unia... A, szkoda, bo chciałem wypróbować jakąś inną wersję, ale niestety jesteśmy w stanie tylko Unię zrobić. Szkoda. W innej na pewno kampanii będę chciał jakieś tutaj bardziej ambitne wersje tego. Dobra. Nie będę nam się bawił w nazwę, co będzie, to będzie. Miejmy nadzieję, że to jest początek dobrej współpracy. Aż ktoś padł z wrażenia. Dobra, tylko teraz tak. Pamiętam też, że dawno nie gadaliśmy z kuratorami. Czyli tak, researcha przedłużymy. I teraz potrzebujemy... Powiedzmy, dajmy tutaj sobie jednego nowego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wątpię, żeby to pomogło. Będzie na razie spadać niestety, bo druga strona musi też kogoś tu dosłać. Oni są mega korporacją, czyli... Na razie chyba nic więcej nie kombinujemy. Ale to jest dobrze, bo chronimy się nawzajem. Jeszcze tych bym tu widział. Autorytaryści, ksenofile, o. O nie, nie lubią się, widzę, z tymi, no dobra. Federacja jest mocno nielubiana. A co do nich, bo...
A moglibyście mi zaproponować status stowarzyszeniowy? Zróbmy to. Nie wiem, czy przejdzie, ale to byśmy sobie w miarę przyzwoity blok zbudowali. Tak. Czyli to przeszło, bardzo dobrze. Upgrade'ujmy. To się upgrade'uje, no to trochę trwa, zanim się to wszystko poupgrade'uje. Niestety, nie powiem. I upgrade, pięknie. No, nie mamy też zarządcy. No tu bym chciał kogoś... dużo naukowców, prawda? Nie naszej nacji, ale no trudno. Nasz kraj będzie dość mocno podzielony. Jest duże ryzyko, że obce nacje nawet będą przez jakiś czas rządzić. Ksenofile w sumie, więc czemu nie? Czy chcemy mieć psionikę? Dyskusyjne. Czyli zwiększyłbym wydajność floty, tak żeby mieć drugą czy trzecią sześćdziesiątkę. Kolejny świat technologiczny. Właśnie tu na razie niech tak jest jak jest, nie będę nic zmieniał. Ten no głównie się opiera na rolnictwie, też byśmy tutaj zrobili małe chyba podmianki, nie wiem czy już mamy. Tak, dajmy to, a tutaj sobie dorzućmy kolejnego gazownika i może w ten sposób. O, biurokracja, dobra, podnieśmy limity. Świat energetyczny też, no mówię, mamy teraz tyle tego, że możemy sobie troszkę się pobawić. Tu dałbym to i oczywiście to. Nie, tu nic nie było specjalnego, tak. Ten świat, po prostu troszkę szczęśliwości więcej. Niech będzie przemysłowy bardziej. Tu oczywiście wydobycie. Tu już jest, widzę, z założenia na razie przemysłowy, więc niech tak zostanie. Możemy... albo na razie nie. Tu zostaje spora nadwyżka. Tu naukowy jeszcze też jest sporo miejsc pracy. Tu chyba nie mogę... a, już wiem co mogę. Tylko chyba jedno czy dwa? Jedno. Czyli na początek bym sobie zrobił... w sumie... nie, będzie tematycznie. Tak, tak. I tak, i... no tego na razie nie możemy. Potem tu dyskusyjnie, czy rolniczy, czy nie. Na razie może zwiększmy o jedno potencjał. Tu zostaje. Tu na razie, mówię, no nie chcę tu wszystkiego. Dobra, na razie może niech tak zostanie jak jest. Nowa te... o, to mi się podoba. Dopalacze mogą być. Czyli te floty lecą. Lecą i nie mogą dolecieć. I
I tu niestety dalej tracimy spójność. Na razie może ściągnijmy trochę tych envojów z okolicy. No, tylko to może nie pomóc, bo naprawdę jest kiepsko. A, czemu nie? Chcemy budować taką tutaj federację coraz bardziej współpracujących nacji. No nic, na tym kończymy odcinek. Niestety nie mieliśmy wojny, może w następnym odcinku zobaczymy, jak nam pójdzie z restrukturyzacją militarną. Razem z sojusznikami powinniśmy dać radę, ale będzie ciężko, jeżeli chodzi o przepchnięcie tego w głosowaniu. Właśnie, a propos federacji, jakie są przepisy? Zmienne, to by przeszło, ale średnio mi się to podoba. No na razie nic nie możemy zrobić, póki troszkę nie wzmocnimy. Koalicja Nacji Gwiezdy, może być. Może być, oczywiście będziemy dążyć do zdominowania i z tego, żeby tutaj decydowała siła dyplomatyczna, to jest nam bardzo przydatne. Ale to no dużo pracy jeszcze z tym będzie trzeba. Pozdrawiam i do zobaczenia.